W wielu firmach nie istnieje centralny katalog systemów IT. Mogą obniżać koszty IT nawet 20%. W 2025 roku wiele firm nadal zarządza IT za pomocą... To wszystko oznacza, że firmy muszą mieć pełen obraz swojego IT, bo inaczej podejmują decyzje na ślepo. Dzisiaj mamy dla Was nowy odcinek na poziomie podstawowym. Porozmawiamy o architekturze korporacyjnej IT. Jak firmy mogą zapanować nad chaosem w IT i nie tonąć w setkach aplikacji, systemów interfejsów. Bo jeśli myślisz, że IT to tylko kilka programów na komputerach, no to czas na aktualizację. Współczesne IT to skomplikowane i złożone systemy klasy ERP, CRM, SRM, BW, HR, dostępne on-prem i w cloud, ale także różnego rodzaju integracje, API, mikroserwisy, IoT, chmura. To oznacza ogromną złożoność, którą trzeba kontrolować. Wyobraź sobie, że IT w firmie to nasze miasto. Masz budynki, no my nie mamy, ale mogły być i te budynki by na pewno symbolizowały aplikacje, drogi, czyli te integracje oraz mieszkańców, czyli użytkowników naszego systemu. No właśnie, to wszystko masz, Andrzej, ale nie masz mapy tego miasta i przebudowa jednej ulicy może sparaliżować ruch w całym mieście. I właśnie tym zajmuje się Enterprise Architecture, mapą IT firmy. To może odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego firmy potrzebują Enterprise Architecture? Czy to naprawdę jest problem? Ktoś go zmierzył, policzył? No cóż, według różnych badań 58% firmowych decyzji o IT bazuje na nieaktualnych danych. Szacuje się, że firmy marnują nawet 20% budżetu IT na systemy, których nie potrzebują. Okej. Czyli z tych badań Gartnera wynika, że firma często nie wie, jakie systemy posiada i za co płaci. No właśnie. I tak się nie dzieje tylko w tych tradycyjnych, wielopokoleniowych, rodzinnych firmach, ale również w międzynarodowych korporacjach, takich jak Netflix, Zalando, Amazon. One budują skomplikowane mikroserwisowo architekturę połączeń opartych o wiele punktów dostępu i robi się to trudne do zarządzania. No a dodaj do tego jeszcze OT czy IoT, czyli internet rzeczy, czyli mnóstwo integracji, czujników i urządzeń. No właśnie, i to wszystko oznacza, że firmy muszą mieć pełen obraz swojego IT, bo inaczej podejmują decyzje na ślepo. Ale teraz zastanówmy się, jak to ogarnąć. W przeszłości firmy robiły wielkie projekty architektury IT, które trwały latami. Latami. No tak, ale wiesz, Andrzej, w dzisiejszym czasie, w dzisiejszym świecie nikt nie ma na to czasu. Firmy nie mogą pozwolić sobie na 3-letnie planowanie IT. Muszą działać szybko i elastycznie. I dokładnie tutaj pojawia się Lean Enterprise Architecture. Czyli podejście, w którym przede wszystkim nie planujemy wszystkiego naraz, tylko zaczynamy od tego, co najważniejsze. Dokładnie. Dane o systemach są aktualizowane najlepiej na bieżąco. Idealnie by było mieć zaktualizowane na bieżąco. A nie co kilka lat. I być może automatycznie są aktualizowane, co też jest cenne. Słuchajcie, dzięki temu IT staje się bardziej przejrzyste dla biznesu. Wracając do naszego przykładu z miastem i ulicami, jak remontem konkretnej ulicy. Zamiast zatrzymywać i paraliżować całe miasto, blokować możliwość poruszania się, zaczynamy od zmian, które z jednej strony wpływają istotnie na biznes, ale z drugiej strony nie blokują ruchu i mieszkańcy mogą dalej poruszać się z domu do pracy. Jeżeli Enterprise Architecture to kluczowa dziedzina, to dlaczego tutaj firmy mają z nią problem? Wydaje mi się, że można zidentyfikować kilka takich podstawowych wyzwań w tym obszarze. Na pewno zaczynając od tego, że firmy nie mają pełnego obrazu IT, czyli nie wiedzą tak naprawdę, co posiadają. Tak, w wielu firmach nie istnieje centralny katalog systemów IT, czyli na przykład baza CMDB. Każdy dział kupuje, wdraża własne narzędzia, co prowadzi przede wszystkim do duplikacji, a co za tym idzie do wysokich kosztów, no i ukrytych ryzyk związanych z tymi aplikacjami. No tak, i cały ten system się napędza, wszyscy biegną w tym biznesie w jednym kierunku i dochodzi do tego, że w skrajnych przypadkach nikt już nie wie, które aplikacje są, faktycznie używane, a które po prostu można wyłączyć. Przykład z instytucji finansowej, gdzie audyt IT, który został tam zrealizowany, wykazał 3 różne systemy do zarządzania kontraktami, z których każdy obsługiwał inne działy. No, kto Boga temu zabroni. Ale okazało się, że jeden z nich nie był używany od 2 lat i nadal generował koszty licencji i utrzymania. W efekcie, po wdrożeniu takiego spójnego podejścia do architektury IT, firma zaoszczędziła 1,2 miliona euro rocznie. O, to zacnie, za bardzo zacnie. Dzięki eliminacji właśnie takich zbędnych systemów. No tak. Słuchajcie, inny przykład to firma z sektora farmaceutycznego, trudny sektor, tak. Przejęła mniejsze przedsiębiorstwo i chciała zintegrować systemy IT. Mhm. Po analizie architektury odkryto, że ponad 60% aplikacji nowo przejętej firmy dubluje istniejące rozwiązania, no tak. Co chyba nie jest zaskoczeniem. Natomiast w efekcie właściwego połączenia tych systemów udało się zredukować koszty infrastruktury IT o ponad 30% i uproszczono zarządzanie danymi i oczywiście, co za tym idzie, koszt obsługi tych procesów. No dobrze, czyli tak trochę podsumowując, co zostało powiedziane, na brak pełnego obrazu IT odpowiedzią jest centralny, aktualny katalog systemów IT, który pokazuje pełny obraz zasobów IT, które mamy w firmie. A dodatkowo identyfikuje zbędne lub dublujące się aplikacje, redukując tym samym koszty. To może też nam pokazać zależności między systemami, co ułatwia podejmowanie decyzji. Mhm. Filip, a kolejne wyzwanie? No wiesz, kolejne wyzwanie to są silosy danych. IT i biznes jakby nie rozmawiają ze sobą, tak? IT myśli technologią. No to bez zaskoczeń. Bez zaskoczeń, tak. Słusznie. A biznes myśli wynikami, tak? Wiele firm ma rozproszone dane o różnych działach, co prowadzi do błędnych decyzji. Brak wspólnego języka między IT a biznesem sprawia, że strategia technologiczna nie wspiera celów organizacji z jednej strony, no ale może, żeby tak ogólnie mówić, jakiś przykład. Firma produkcyjna. Mhm. Dział sprzedaży w dużej firmie produkcyjnej, jak wspomnieliśmy, zgłosił problem z obsługą zamówień w systemie ERP. Taki typowy. Ten system wydawał się bardzo wolny. No i sprawdzono infrastrukturę, no i... Bez zaskoczeń? Bez zaskoczeń. Wszystko działało poprawnie. Słuchajcie, i dopiero analiza architektury i przepływów i tych powiązań wykazała, że dane o dostępności produktów były przechowywane... W innym systemie? Brawo! Były przechowywane w innym systemie, do którego ERP miał opóźniony taki baczowy dostęp. No właśnie. No po integracji systemów czas przetwarzania zamówień skrócił się o 40%. No właśnie i to jest fascynujące. Inny przykład to firma e-commerce, zespół marketingu, co się często zdarza, używał systemu do analizy danych o klientach. No ale tak się złożyło, że dział IT też miał taki system, też się nazywał CRM, a brak synchronizacji tych dwóch systemów spowodowało, że kampanie reklamowe były kierowane do błędnych grup klientów. No to już trochę wtopa. No trochę tak. I po takiej, wdrożeniu takiej wspólnej platformy dane klientów stały się aktualne, a konwersja kampanii wzrosła o 25%. Zarządzanie architekturą przedsiębiorstwa pomaga przede wszystkim dlatego, że tworzy jedno źródło prawdy, które jest dostępne zarówno dla IT, jak i dla biznesu. No i to jedno źródło prawdy powoduje, że łatwiej nam się integruje dane z różnych systemów. Eliminujemy w ten sposób błędy. Tak. I co ważne, słuchajcie, zapewnia, że strategia IT wspiera cele biznesowe firmy, co ma sens, zamiast działać w oderwaniu. No tak. Filip, a jeszcze zastanów się, jakieś kolejne jeszcze wyzwania? Dla architektury na pewno to nasze otoczenie, czyli zmienność. Świat IT, technologie bardzo szybko się zmieniają, a firmy nie mogą działać na starych schematach. Pojawiają się nowe technologie, sztuczna inteligencja, AI, tak. I to wymaga elastycznego podejścia. Firmy, które tak na siłę kurczowo, trzymają się tych starych, przestarzałych rozwiązań, no tracą przewagę konkurencyjną. A może jakiś praktyczny przykład? Jest taki przykład sieci handlowej, która przez lata korzystała, z lokalnych serwerów, jak większość firm w 2000-tych latach, ale konkurencja przyniosła się do chmury, co spowodowało, że koszty utrzymania starego środowiska rosły, no i niestety czas wdrażania nowych funkcji wynosił od 6 do 12 No bo trzeba było jeszcze wprowadzić infrastrukturę, to trwa. Tak, i zaplanować i tak dalej. Po migracji do chmury czas wdrażania spadł do 2 tygodni, a koszty IT obniżono o 30%. To taki przykład z chmurą. Natomiast inny przykład, tym razem instytucja publiczna, czyli jakiś Urząd Administracji Publicznej, który nadal przechowywał dokumenty w archiwach papierowych. Znaczy to jest też taki wymóg, tylko tutaj chodziło o to, że digitalizacja tego była planowana, żeby przyspieszyć też procesy, które tam zachodzą, czy usługi, ale nie było jasne, które systemy trzeba dostosować. Po analizie zidentyfikowano kluczowe systemy do modernizacji i to przyspieszyło cyfryzację całego organu o ponad 1,5 roku. No, co pewnie obywatele są za to bardzo wdzięczni. Ale podsumujmy, jak analiza architektury IT pomaga z tym wyzwaniem? No, pokazuje wcześniej nam taka analiza, które technologie są, wiesz, przestarzałe i wymagają modernizacji. Tak, umożliwia płynne przechodzenie na nowe technologie. To, tak jak wspomniał Filip, bez paraliżowania biznesu. I wiesz, co w tym wszystkim jest najciekawsze? W 2025 roku wiele firm nadal zarządza IT za pomocą Excela? I PowerPointa. No tak, taki CTO albo CIO firmy patrzy w tego Excela, gdzie ktoś 14 miesięcy temu, robiąc analizę, wpisał systemy IT, których już dawno nie ma albo zostały zmienione. Tak naprawdę da się coś z tym zrobić? Jak wygląda przyszłość? Wiesz co, Filip, no właśnie, spójrzmy w przyszłość. Jak będzie wyglądać zarządzanie architekturą korporacyjną za, nie wiem, dajmy sobie perspektywy 5-10 lat? No wiesz, najnowsze trendy to przede wszystkim pełna automatyzacja z użyciem sztucznej inteligencji. Systemy same będą analizować zależności i ryzyko po architekturze. Kolejna rzecz, chmura. Dane IT będą zawsze aktualne, zamiast siedzieć w PowerPointu. No i ta architektura korporacyjna, czy analiza, świadomość jej stanie się częścią transformacji cyfrowej. Firmy nie wdrażają już IT na ślepo, ale budują strategię na podstawie rzetelnych danych. Okej. Taka przyszłość. Czyli jeśli firma chce się rozwijać, nie może ignorować zarządzania architekturą. Dlaczego warto znać Enterprise Architecture? No tak, Enterprise Architecture, podsumowując, to nie tylko, tak jak wiele osób uważa, ładny schemat IT, gdzie są narysowane te bloczki, ale to bardziej sposób czy filozofia na mądre zarządzanie całością technologii. Tak. Słuchajcie, firmy, które to ignorują, tracą pieniądze i bardzo często podejmują złe decyzje. A te, które traktują Enterprise Architecture poważnie, mogą obniżać koszty IT nawet o 20%. Dajcie znać w komentarzach, jak wasza firma zarządza IT, czy używa Excela, czy może już coś bardziej nowoczesnego. Słuchajcie, specjalnie dla was przygotowujemy odcinek na poziomie zaawansowanym, w którym pokażemy przykład takiego rozwiązania wspierającego Lean Enterprise Architecture. No tak, zapowiada się ciekawie i już dzisiaj zapraszamy was na ten odcinek, ale również do subskrypcji naszego kanału i śledzenia nas na bieżąco. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia. Cześć!